sumie może być... Jeszcze, tylko tak. Jeśli można, by chcę się odnieść do dwóch rzeczy. No po pierwsze, pan redaktor mówi o tym, ile osób z mieszkańców Warszawy, osób, które były w Warszawie, wzięły udział, ale niech też pan redaktor weźmie pod uwagę, jak wiele osób chciało wziąć udział w Powstaniu Warszawskim z oddziałów m.in. Armii Krajowej i Narodowych Sił Zbrojnych, ale nie zostali dopuszczeni przez Sowietów, bo Sowieci na masową skalę zatrzymywali oddziały polskiego podziemia niepodległościowego zmierzające do powstania. To było w sumie kilkadziesiąt tysięcy osób. Dokładnie to samo robili Niemcy. Doktor Korbut nawet opisał, że ten mechanizm można nazwać chwilową reaktywacją paktu Ribbentrop-Mołotow. Natomiast no, pan z jednej strony mówi o tym, jak okropne są zbrojenia, jak okropny jest militaryzm, a z drugiej strony pan powiedział, że należy świętować 9 maja, czyli symboliczny dzień triumfu imperializmu sowieckiego i militaryzmu. Proszę pana, ale 9 maja, jeżeli pan kiedykolwiek oglądał obrazki z Rosji, bo to tam ten dzień się świętuje, rozumiem, że do tego pan nawiązuje. 8, to jest... A wie pan, dlaczego jest 8, a tu 9? To jest inny czas. Oczywiście, to że tak. Symbol imperializmu, że inny czas mają. Ale ja nie mówię o różnicy w strefie czasowej i o tym, czy 8 czy 9, ale o tym, że pan się odwołuje do dnia, który myślę, że tutaj te osoby również i pamiętające okres Polski Ludowej to potwierdzą, bo na to jest bardzo wiele źródeł historycznych, jest dniem symbolizującym, proszę pana, podporządkowanie przy użyciu właśnie siły zbrojnej, oczywiście również i decyzji politycznych, ale przede wszystkim siły zbrojnej, bo w Polsce było 45 tysięcy funkcjonariuszy NKWD na przykład już po zakończeniu II wojny światowej, podporządkowania innych państw Związkowi Sowieckiemu, pogwałcenia demokracji, wolności i tych wszystkich innych wartości. Natomiast ja się dziwię, że dzisiaj lewica się nie odwołuje na przykład do Kazimierza Pużaka, którego pewnie też by pan nazwał osobą, jak rozumiem, o mentalności romantycznej, który właśnie 9 maja siedział w sowieckim więzieniu, czekając na swój proces, tylko że się państwo odwołujecie, no niestety, ale do tradycji tej po 44 roku. Warszawy, nie podoba się. No ale to akurat nie komuniści odbudowywali Warszawy. A kto odbudował? Proszę pana, to byli wszystko członkowie partii komunistycznej, którzy odbudowywali. Ja, ale pan powiedział, że 9 maja przyszli komuniści. Kiedy Warszawa była odbudowywana? Proszę pana, ale ja nie mówię o tym, kto wtedy sprawował władzę, tylko o tym, czyim wysiłkiem została. Ale ktoś wydawał pewne dekrety, tworzył pewne ustawy. Ale czyli rozumiem, władzę, że Bolesław Bieruch miał sobie usiąść na stercie gruzów i tam sprawować swój urząd, tak? Faktycznie, że teraz się urządzamy za władzę. Nie, ale uważa pan, że anarchicznie, chaotycznie odbudowywano Warszawę, że to nie odbyło się planowo, że nie wychodziły żadne ustawy, żadne dekrety, tak jak dzisiaj wychodzą. O budownictwie, o odpowiednich uczelniach. Oczywiście. Tak, panie przedstawianie, że zaraz pani powie, że ktoś budował autostradę, naprawdę, no nie rozmawiajmy, bo mówimy... Dobrze, proszę bardzo, może jest...